12 października szkoła podstawowa nr 4 obchodziła stulecie swojego istnienia. Uroczyste obchody przygotował specjalnie powołany na tę okazję komitet organizacyjny. Kształcenie dzieci, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań jest priorytetem dla naszej placówki. Ważna jest także dla nas tradycja czwórki jako szkoły sportowej. Wykształciła wspaniałych, mądrych, ambitnych ludzi, zdolnych do wyzwań i podejmujących inicjatywy. W szkole zdobywa się wiedzę, umiejętności, uczy się jak żyć, jak pielęgnować wartości, te najcenniejsze, patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, honor, tolerancja, czy poszanowanie godności ludzkiej. Jestem absolwentką tej szkoły i jestem z tego niezwykle dumna. I tak jak tu Państwo dyrektorzy wspominali dzisiaj swoich nauczycieli, ja też w gronie widzę nauczycieli, którzy uczyli mnie w szkole i którzy dzisiaj są na tej uroczystości. Jestem, proszę Państwa, też niezwykle wzruszona, ponieważ ja jestem też w roli rodzica. W tej szkole uczyli się moi synowie, dwaj starsi, a aktualnie jeden jeszcze jest uczniem szkoły. I cenię sobie bardzo to, ponieważ podstawy, które uzyskali w tej szkole, dały im szansę na tym starszym, na ukończenie studiów, na zdobycie swojej pracy zawodowej, swojej drogi zawodowej. A prawda jest taka, proszę Państwa, że to, co jest na początku, jest bardzo trudne. I mogę na to spojrzeć z punktu widzenia właśnie pracownika naukowego. Osoby zasłużone dla szkoły, absolwenci, przedstawiciele władz i przyjaciele placówki otrzymały pamiątkowe statuetki. Piękny jubileusz uświetniło odsłonięcie pomnika naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza, który jest patronem szkoły. Dla upamiętnienia tego wyjątkowego dnia zorganizowano konkurs, w którym dzieci przedstawiły swoją wizję szkoły za 50 lat. Ich projekty umieszczono w kapsule czasu. W części artystycznej wystawiono sztukę pod tytułem Wybrane sceny z życia szlachty na podstawie pana Tadeusza.